Halo, dzień dobry, a może dobry wieczór, w zależności kto o jakiej porze mnie ogląda. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4. Prawilnie, przypominam, że jeżeli ktoś chciałby wspomóc rozwój mojego kanału, to oczywiście może to zrobić, zostawiając lajka i komentarz pod tym odcinkiem. Tak czy siak, jak zapewne zauważyliście, okupuję niemal już cały Jarkand, a główne siły Jarkandu, tym samym też ostatnie w sumie siły Jarkandu, wycofały się do tej oto tutaj prowincji, która nie posiada fortu, aczkolwiek znajduje się w górach, tak więc walka tam raczej nie będzie łatwa, w szczególności, że Jarkand chyba wciąż ma lepszą technologię militarną ode mnie. Zresztą sprawdźmy to, ja mam 14, oni także mają 14, tak więc nie, mamy taką samą technologię, no ale Jarkand ma złotą erę. Pisaliście w komentarzach, że najlepszym wyjściem byłoby zwhitepisowanie z tym krajem i powrót po kilku latach, jak ta złota era Jarkandu dobiegłaby końca, ale ja znalazłem w przerwie między nagrywaniami lepszą okazję. Otóż na terytorium Jarkandu wybuchli tak zwani Noble Rebels. No i gdy ci Noble Rebels wybuchli w liczbie 20 tysięcy, to mieli taką samą technologię i chyba morale, wiesz, co armia Jarkandu. No i gdy armia Jarkandu wbiła się w tych buntowników, ja postanowiłem wykorzystać ten moment, no i również wbiłem się tam swoją armią i następnie stoczyłem bój z armią zwycięzców tamtej bitwy, czyli z armią Jarkandu w tym przypadku, dzięki czemu udało mi się ją zmusić do odwrotu tutaj, do zachodniej granicy i od razu, ale to od razu zacząłem okupację wszystkich terytoriów, które tylko znajdowały się no, w moim zasięgu, żeby Jarkand przypadkiem nie miał już gdzie rekrutować swoich sił. W wyniku tego wojna chyba jest już niemalże zakończona, aczkolwiek także w przerwie między nagrywaniami dostałem tutaj buntowników Pretendent Rebels, chyba tak to się wymawia, w sumie nie jestem pewien, którzy wybuchli mi w tym oto miejscu, aczkolwiek przyszedł Ming i ich zmasakrował. Tak więc armia, którą tutaj zacząłem rekrutować do zmasakrowania tych oto tutaj buntowników, na razie jest mi niepotrzebna, ale my i tak z niej zrobimy użytek gdzieś tam w przyszłości, może jak będziemy walczyć z Japonią, ponieważ mamy już rok 1628, no i powoli zbliża się wielka wojna z Japonią, która prędzej czy później na nas uderzy, ponieważ zobaczcie, że Japonia podbiła tutaj ten kraj, który wcześniej był naszym wrogiem, czyli Amago, czy jakoś tak. No, niewątpliwie jest to już znak, jest to symbol, że Japonia jest zdenerwowana i będzie chciała odzyskać swoje etniczne ziemie, które my tutaj od Amago zagarnęliśmy. Jeżeli chodzi o pozostałą sytuację polityczną na świecie, to tutaj widzimy, że w Hiszpanii rządzi Aragon. Aragon chyba zaanektował Hiszpanię, tak po prostu. A raczej Kastylię, przepraszam, i stał się wielkim mocarstwem. Mocarstwem, które jednak czuje taki malutki ból dupki. Malutki ból dupki, nawet nie czuje jak rymuje, ponieważ Portugalia zabrała im jedną prowincję. I jest to prowincja Cacres, jakkolwiek się tam wymawia. Ponadto Kastylia dalej istnieje jakimś cudem tutaj na terytorium dawnej Grenady, ale już niedługo, ponieważ walczy obecnie chyba z Maroko, prawda? Oczywiście nie z Maroko, z Nową Grenadą walczy, walczy ze swoimi koloniami, a więc to jest przyczyna upadku wspaniałego Imperium Hiszpańskiego. Skoro mowa już o Imperium Osmanie, wspaniałe Imperium, dalej poprawią z nimi relacje, ale wątpię, by ci chcieli ze mną jakikolwiek sojusz, no chyba, żebym podbił praktycznie cały Jarkand i był bardzo, ale to bardzo blisko właśnie Osmanów. Wtedy, kto wie, może mimo wszystko by się zgodzili na jakiś taki, wiecie, ofensywny albo defensywny sojusz. Jeżeli chodzi o Rosję, tutaj mam prawo się bać. Ja jestem bezpośrednim sojusznikiem, czyli przepraszam, nie sojusznikiem, tylko bezpośrednim, jak to się nazywa, sąsiadem po prostu Rosji i ta prędzej czy później na mnie uderzy. Tutaj zresztą też pisaliście o tym w komentarzach. Nie oszukujmy się, moja Korea długo już nie przetrwa, w szczególności, że prowadziłem tę wojnę z Jarkandem na zasadzie albo ja, albo oni i tutaj w tym wypadku poszło na obie strony, ponieważ zarówno ja, jak i Jarkand będziemy w upadku ekonomicznym po tej wojnie. Nawet jeżeli Jarkand po tej wojnie będzie dalej istniał, to i tak straci tak wiele, że już nigdy wielkim imperium nie będzie, a ja nawet jeżeli ścisnę ten Jarkand już do końca, to i tak już nie odbuduję, przepraszam, mojej potęgi ekonomicznej, którą budowałem na przestrzeni ostatnich kilku odcinków. Moje kolonie tutaj dalej sobie funkcjonują, zaś jeżeli chodzi o sytuację ogólnie w Europie, no to jak widzimy, pepiki szaleją. Naprawdę nie wiem, co tutaj się stało. Podejrzewam, że to jest wina tego zbugowanego patcha, ponieważ ja gram na zbugowanym patchu, który tutaj te nowe prowincje uznaje za terra incognita, jak zapewne widzicie. No i w wyniku tego Czechy tutaj zaczęły podbijać wszystko i wszystkich. Podbiły sobie tutaj połowę Polski, podbiły połowę Węgrów. No ogólnie rzecz biorąc jest naprawdę ciekawie. Nawet Lubeka zrobiła coś dziwnego i zaczęła podbijać Danzig, co jest również bardzo, ale to bardzo nietypowe. Podobają mi się za to te Niderlandy, potężne Niderlandy, które są przeciwwagą dla tej tutaj Francji, tylko problem polega na tym, że nas kompletnie nie interesuje ta sytuacja, która mamy tutaj miejsce w Europie, ponieważ my znajdujemy się tutaj, na terytorium Korei, wspaniałego, pięknego kraju, który mam nadzieję już niebawem zakończy swoją smutną wojnę stuletnią z Imperium Jarkandu. Tak więc uwaga, uwaga!
Idziemy naszymi głównymi siłami, no i postaramy się tutaj coś ogarnąć. Pisaliście w komentarzach, że kompozycja mojej armii jest zła, że mam za dużo dział w armii i ja się z wami zgadzam. Dlatego też w przerwie między nagrywaniami troszeczkę tutaj żołnierzy dorekrutowałem i też postarałem się zrobić wszystko, co w mojej mocy, by tych piechociarzy było jak najwięcej w tej mojej właśnie armii, w tym moim wojsku. Halo, halo, dalej, dokąd idzie ta armia? Czy ona gdzieś się rusza? Nie, to jest 8 tysięcy żołnierzy, takich zwyczajnych piechociarzy oraz 1000 kawalerii. W tej armii mamy natomiast 10 tysięcy piechoty i 10 tysięcy dział. Innymi słowy, to jest dobra kompozycja, znaczy może nie idealna, ale niech będzie. Wbijamy się w nich, mamy minusy, ale oni nie mają kompletnie szans z taką przewagą liczebną. Nawet ich złota era niewiele im pomoże. Dobra, podbijamy więc te dwie ostatnie prowincje. No i tym samym wydaje mi się, że Jarkand będzie już zmuszony do zaakceptowania naszych roszczeń, które będą mówić jasno: oddaj mi swój kraj, calutki swój kraj, za to, żeś mnie zaatakował tak imperialistycznie jak ostatnia bulwa. Dokąd oni uciekają? Bo to jest intrygujące. O! Mamy 100% sportscora, a więc nie potrzebujemy już żadnych starć z Jarkandem. Tutaj widać przegrane i wygrywane bitwy. Wspaniałe rzeczy. Tutaj chyba jakąś przegrałem bitwę, nie? To się bierze w drugą stronę, się patrzy. Aha, ja tutaj zacząłem bitwę od tego, że przegrałem, a potem już były zwycięstwa, tak więc jest naprawdę fajnie. Nie mam żadnego dyplomaty, którego mógłbym wysłać do pisowania z Jarkandem. I to jest smutne. To jest bardzo smutne. Może ukradnijmy Jarkandowi mapy jakieś? Popatrzmy, czy mogę coś im ukraść? Jarkandzie, ukradnę ci może to. A, nie mogę. No nie mogę. No to w takim razie zrobimy to inaczej. Stop building spy network, ponieważ spy network na terytorium Japonii mi się bardzo przyda. Uwierzcie mi, bardzo mi się przyda. Mimo wszystko. W jakim ja jestem w ogóle? Na jakiej ja jestem mapie teraz? Na mapie jakichś regionów? Bardzo możliwe. Nieważne. Jarkandzie, słuchaj, za 34 dni mój dyplomata przybędzie do... Japonii. Raczej do Korei, przepraszam bardzo. No i gdy to się stanie, powróci do ciebie tylko po to, by powiedzieć ci, że... Posłuchaj mnie bardzo uważnie. Zdenerwowałeś mnie. Upokorzyłeś mnie, drogi Jarkandzie. Pokazałeś, że nie jestem wcale takim dużym imperium, jakim myślałem, że jestem. I wiesz co? I to jest smutne. To jest bardzo smutne. Która prowincja to jest ich prowincja ze złotem? To jest prowincja ze złotem, tak? To jest złota prowincja. Jeszcze zobaczmy, czy on tutaj nie ma więcej złota na terytorium swojego kraju. Halo, halo. Trade goodsy. Złoto. Tu jest złoto, tu jest złoto. My mamy złoto również. Aha! No przydałaby się prowincja ze złotem, żeby te pożyczki pospłacać. Chociaż niektórzy z was twierdzą, że te kopalnie ze złotem bardziej mnie bolą niż mi pomagają. I to też jest po części racja, niestety. Muszę się zgodzić, że rzeczywiście tak jest. One mnie bardziej bolą niż mi pomagają, ale z drugiej strony może zamiast zabierać tutaj te śmieciowe prowincje, które kompletnie, ale to kompletnie nic nie wnoszą do mojego życia. Czyli prowincje takie jak... Takie jak co? Weźmy może to, to jest pustynia. Weźmy to i teraz postarajmy się dobić jakoś tutaj do Osmanów, ponieważ sojusz z Osmanami mógłby uratować nam tyłek tak mocno. Może rzeczywiście ta kopalnia złota nie jest nam aż tak potrzebna, o wiele bardziej przydałoby nam się zabrać coś takiego. Patrzcie, o to mi chodzi. Wiecie, żeby do Osmanów, jak najdalej, jak najszybciej do Osmanów. No i też ten Jarkand oczywiście zjemy w dość sporej ilości. Szkoda, że tutaj już nie sięgniemy do tych frajerów. Chyba, że z tamtej strony. Ale nie, bo tutaj jest już Imperium Mingu, więc od tej strony nie możemy się wybić. Oto albo bierzemy kopalnię złota, z tego co widzę. Albo bierzemy kopalnię złota, albo idziemy w kierunku Osmanów i być może udaje nam się robić z nimi sojusz. Pytanie tylko, czy Osmanie w ogóle zdecydują się na sojusz z nami? Czy odległość między nami to jest jedyne, co ich powstrzymuje przed sojuszem? Zobaczmy. Korea is at war, no to byłoby minus 1000, mielibyśmy minus 110. Dalej. Mają za dużo dyplomatycznych relacji, czyli i tak nie mielibyśmy jak wziąć z nimi sojuszu. Ponadto distance between borders to 46, czyli to moglibyśmy naprawić. Mamy za małą armię, no to tego nie naprawimy. Persja, gdybyśmy nie byli w trakcie wojny i gdybyśmy byli bliżej, chętnie by z nami sojusz wzięli. Delhi to jest nasz rywal, więc o tych nawet panach nie mamy co tutaj główkować. A skoro chcemy walczyć z tymi panami, to przydałoby nam się przede wszystkim tak, granica z nimi oraz, no, kopalnia złota, czyli ja bym to zrobił inaczej mimo wszystko. Ja bym te kopalnie złota zabrał, ponieważ, no, mimo wszystko wydaje mi się, że warto. Warto myśleć na ten temat. Tutaj zabierzemy tak. Jeszcze ta kopalnia złota, która jest niemal pusta. No i, proszę bardzo, taki peace deal wydaje mi się naprawdę zadowalający. W szczególności, że i tak Delhi nie będzie miało jak do tej koalicji dołączyć, bo to jest tylko jeden i wyłącznie kraj, który będzie miał agresywną ekspansję ze mną, a jeden kraj nie może dołączyć do koalicji. Tak więc, no, wydaje mi się, że peace deal jak najbardziej w porządku. Zabieramy Jarkandowi jego ziemię i tym samym żegnamy się po raz kolejny z kolejnym przeciwnikiem. Dobra.
Nasza wspaniała armia teraz musi powrócić tutaj na terytorium podbitych ziem, z tego względu, że przed nami bardzo duża i bardzo trudna operacja. Musimy jakoś powstrzymać buntowników, którzy niewątpliwie prędzej czy później na nas uderzą. Tak więc uwaga, korujemy ziemię, które zdobyliśmy i rozstawiamy armię tutaj właśnie na terytorium tych podbitych ziem, żeby unrest spadał, żeby tego unrestu było coraz mniej. Ja byłbym nawet skłonny tutaj zbustować autonomię, byleby ci buntownicy tutaj nie chcieli eksplodować. Tak więc chwileczkę. Zostawmy tutaj część żołnierzy, idziemy dalej. Wydaje mi się, że ci żołnierze tutaj będą unrest obniżać, dokładnie tak. Jeszcze tutaj obniżmy unrest. Tutaj również zwiększymy autonomię. Otóż to, otóż to. My tych prowincji nie potrzebujemy, one i tak są śmieciowe, one nic nam nie dadzą. Kompletnie nic nam nie dadzą. No, poza tym, że one mają dostęp, z tego co pamiętam, do chyba lepszej instytucji, prawda? My mamy tutaj inną instytucję wprowadzoną. Tutaj mamy kolonializm wprowadzony. Otóż to! Tutaj jest kolonializm już obecny w tych prowincjach, a to oznacza, że będziemy mogli go wprowadzić u nas w Korei. Dzięki czemu nie będziemy tak zacofani. Będziemy nawet lepsi od Mingu, jeżeli chodzi o technologię. A to brzmi na bardzo niegłupio, ponieważ Ming będzie niewątpliwie naszym wrogiem w przyszłości. Okej, tutaj armia stoi, tutaj armia stoi. Tutaj wypadałoby zwiększyć autonomię. Tutaj wypadałoby zwiększyć autonomię, żeby przypadkiem tutaj nic nie eksplodowało. Tak samo w tym miejscu. Dodatkowo podzielimy nasze armię jeszcze na dwie. Tutaj również zwiększamy autonomię. Tutaj autonomii zwiększać nie chcemy. To jest prowincja, na której nam zależy, bo to jest prowincja, która jest prowincją ze złotem. Tak więc tutaj akurat chcemy, żeby autonomia raczej była niska, a żeby wszystko inne było fajne, żeby przychód był po prostu fajny. Gdzieś tutaj, a jeszcze tutaj mamy do ogarnięcia sytuację, więc poprosiłbym, tutaj już nie mam już czego rozstawiać, może ta armia, niech tutaj pójdzie, po 3000 żołnierzy powinno wystarczyć, żeby jakoś ogarnąć tych buntowników, żeby oni tutaj przypadkiem nie wybuchli mi w trakcie korowania prowincji, bo to byłoby najgorsze, ja teraz nie mogę sobie na to pozwolić, w szczególności, że mam ponad 101 overextension, to już jest bardzo, ale to bardzo ryzykowne z mojej strony, to był bardzo ryzykowny manewr, który mogę przypłacić po prostu moim krajem. Ach, te pożyczki, pamiętajmy, że jeszcze mamy mnóstwo pożyczek, które trzeba spłacić, tych pożyczek jest no naprawdę mnóstwo, Chyba jedną udało mi się spłacić w przerwie między nagrywaniami z pomocą, kurczę, po prostu innej pożyczki, a z kolei tą inną pożyczkę spłaciłem po prostu hajsem z kopalni złota, ponieważ pamiętajmy, że ja mam mimo wszystko dość spory przychód. Ja mam przychód na poziomie 9 dukatów i to nie jest takie trudne do spłacenia, ale nie zmienia to faktu, że gdybyśmy spłacili te pożyczki teraz, wszystkie, to udałoby nam się nasz przychód jeszcze bardziej zwiększyć i moglibyśmy się skupić na podbojach Japonii. Co to za Rebel Uprising? Jarkan Separatist. W jakiej prowincji? Powiedzcie mi. W Kugze. Kuga. To jest prowincja. To jest ta prowincja. No jeżeli my tutaj nie zwiększymy autonomii, to wybuchną nam tam buntownicy. Tylko w jakiej ilości? Ile tych buntowników będzie? Ilu raczej? 37 tysięcy. Nie możemy sobie pozwolić na walkę z nimi. No nie możemy. Walka z nimi to śmierć. To śmierć, po prostu. A za ile oni chcą eksplodować? Nie, musimy tutaj zwiększyć autonomię w takim razie. Nie ma opcji. Nie mogę walczyć z taką ogromną armią. Tylko dlaczego oni za pół roku chcą dalej powstać? Aksu. Czy jest to jakakolwiek prowincja? Tutaj jest prowincja, która nam dalej przeszkadza. Cholera jasna. No cholercia jasna. Musimy tam wysłać kolejną armię. Nie tak. To połączyć. Połączyć, podzielić na dwa. Bardzo bym prosił. I tutaj idziecie. Tutaj też jest autonomia. Cholera jasna. Dużo autonomii. Dużo autonomii. Tutaj bym zwiększył. To bym skorował. Cholercia jasna. Zabraknie nam żołnierzy, którzy mogliby to wszystko obsadzić. Chociaż w sumie... Jakbyśmy tutaj dali 1000 żołnierzy, może to wystarczy, no. Podzielmy się. Jeszcze się podzielmy. Nie w każdej prowincji stoi jakaś armia, która będzie obniżać ten unrest. Ewentualnie zawsze możemy zrobić harsh treatment, prawda? Harsh treatment też nie brzmi głupio. W sumie handle them. Ile by kosztował nasz harsh treatment? 132 military powera. Zrobimy to. 37 tysięcy jarkantczyków to jest ostatnie, na co ja chcę sobie teraz pozwolić. To nie jest coś, z czym ja chcę teraz walczyć. Moim zdaniem głupotą byłoby walczyć teraz z nimi. Ej, patrzcie, to jest już wprowadzony kolonializm, nie ma Printing Press, ale Global Trade się jak najbardziej wprowadza. Tutaj wybuch, Oirat Separatist. To są inni frajerzy. To są frajerzy, którymi możemy się uporać z pomocą tej armii. Więc niech ta armia tutaj pędzi, niczym limber. Nasz przychód jest, kurczę, mały. Mały, a jeszcze nie wydajemy na pozbycie się korupcji. To jest nasz problem, bo korupcja nam rośnie, bo nie wydawałem hajsu na pozbywanie się jej. Jak tam Rebel Uprising? Kazaki Separatist. O cholera jasna. Szybciej, korujcie to. Musicie to zrobić. Musicie skorować te wszystkie prowincje. A ja potrzebuję no większej armii. No nic innego zrobić nie można. Ewentualnie przedeć na technologię kolejną. Tylko czy warto rzeczywiście? Ile by mnie kosztowało wprowadzenie kolejnej instytucji? Instytucji kolonializmu. Nie mogę jej wprowadzić. Mam za mało. Musiałbym czekać.
tak czy siak. Czyli i tak lepiej jest teraz wprowadzić tę kolejną technologię dyplomatyczną, niż potem czekać i płakać, że nasza sytuacja jest po prostu banalna. No chyba, że banalna. Jest tragiczna, chciałem powiedzieć. Nie wiem, dlaczego powiedziałem banalna. Przejęzyczenie, po prostu przejęzyczenie. Może trochę dział, tak niewiele, i troszkę kawalerii jeszcze do tej armii, i troszkę Banner Infantry. To będzie taka armia antybuntownicza, która raczej będzie dość długo tutaj szła mimo wszystko, bo to są bardzo duże prowincje, one mają bardzo duże połacie terenu. Okej, co się dzieje? Almaty. Gdzie jest prowincja Almaty? To było gdzieś u Kazaków, prawda? Otóż to są... Kazaki separatist, cholera jasna. Dobra, zjednoczmy się w jednej prowincji. Inaczej. Wy ustawcie się tutaj. Ja wiem, że zapewne buntownicy nam za chwilę wybuchną przez to, no ale trzeba. Musimy ich zmasakrować, nim będzie to późno. Ming idzie nam pomóc z buntownikami. Dobrze, wspaniale wręcz. Wspaniale, niech nam pomaga. Ming, najlepszy senior, jakiego znam. Naprawdę, to jest to. Ile mamy tutaj? Mamy... Chagatai Khanat, o Jezus. Chagatai Khanat separatist, Jezus Maria. Nawet nie wiedziałem, że taki kraj istnieje na moim terytorium. Dobra, stracimy legitimacy, to nas aż tak bardzo nie zawoli. Jeszcze na czerwono nie mamy, więc buntownicy raczej nie powinni nam tutaj dawać się we znaki. Wbijamy się z dwóch stron w tych kolesi. Jak tam Rebel Uprising? Jarkant separatist. Trochę jeszcze unrestu jest. I oni i tak wybuchną. Wybuchną w liczbie 37 tysięcy, jeżeli tak dalej pójdzie. Nie możemy na to pozwolić. Nie możemy do tego dopuścić. Tutaj ta druga armia, którą żeśmy zrekrutowali, przydałaby się zjednoczona. Ona musi się zjednoczyć w jednej wielkiej prowincji. Otóż to. Dziękuję Mingu za pomoc z buntownikami. To jest naprawdę miłe z twojej strony. Ale ja nie skończyłem. My musimy tutaj jeszcze ogarnąć sytuację z tymi buntownikami, którzy idą do tego fortu chyba. Prawda? Okej. Okay. Mamy buntowników i ojratów. Ojratów? Nie. Jarkandu. Buntownicy Jarkandu. Dobra, nawet i dobrze. Jeżeli oni eksplodowali, to bardzo dobrze. A my możemy chyba spłacić pożyczkę w końcu, prawda? No ba. Pewnie, że tak. Możemy spłacić pożyczkę. Czy ja dopiero co wziąłem jedną pożyczkę? Wydaje mi się, że owszem. Mogło tak być. Dobra, jeden base tak z Gwengogju. Okej. Okay. Dawać mi tę armię. Szybko. Musimy wygrać z tymi buntownikami. Nim będzie za późno. Szybciej! Mingu, ty również tutaj mi pomóż. Cholera. Zachciało mi się brać za dużo prowincji, nie? Zachciało mi się. No ale z drugiej strony, no wiecie, no musiałem ten Jarkant jakoś osłabić, no bo potem znowu by mi wojnę wypowiedział i by się to skończyło tak samo jak poprzednim razem. Aj, jeszcze ta ogromna armia 36-tysięczna. Okej, pomożemy Mingowi tutaj zmasakrać tych buntowników w tym forcie. To brzmi jak bardzo dobry pomysł. Dziękuję, Mingu. Teraz tak, musimy jakoś uporać się z tymi frajerami, którzy stoją w tamtej prowincji. A to też nie będzie łatwe. Ming raczej się w nich nie wbije, potrzebujemy naszej własnej, prywatnej armii. Dobra, nasza własna, prywatną armią, pędź i szybko musimy przestać opłacać tutaj korupcję, pozbywanie się korupcji. Nie stać nas na to, żeby się jej pozbywać teraz. Nie stać nas na to, musimy mieć przychód na plusie. Dobra, idzie Ming, idzie rak nieborak po prostu. Jest już blisko, czy on się będzie chciał wbić w to? Wątpię, ale my się wbijemy z dwóch stron. Stój, poczekajmy, aż będą te armie tutaj. Dobra, teraz wbijaj z drugiej strony. Powinniśmy dać radę. Mamy przewagę liczebną, i to ogromną przewagę liczebną. Powinniśmy dać radę ich zmasakrować. Dalej, dobrze, mamy przewagę liczebną. Jeszcze, jakby jeszcze nam Ming pomógł. Jeszcze ta armia jedna. Dalej. No dalej. Cholera jasna, zabrakło. Może Ming się jeszcze tam wbije. Dobrze, Ming się wbił. On tam chyba dociśnie. On powinien docisnąć. Dobrze, Ming docisnął. Uff. Dobra, mogło być gorzej. Mogliśmy stracić o wiele więcej. Uwierzcie mi. A my w tym momencie skorowaliśmy te terytoria, które żeśmy zagarnęli od Jarkandu. Dobrze jest. Jest bardzo dobrze. Diplomatic Technology Cost minus 10%. Heavy Ship Cost. Czy my będziemy budować teraz flotę? Nie no, nasza flota jest potężna. Nasza flota była potężna, z tego co pamiętam. My nie musimy jej budować nowo. Chyba. Prawda? Tutaj są statki, też wysłałem do transportowania, z tego co pamiętam. Koloniści tam działają. A czy ja też będę się interesował tym Diplomatic Technology Cost? To tylko 10 lat. Dobra, i tak tej technologii nie wezmę za 10 lat. Jestem tak zacofanym murzynem, że to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Za mało lojalności, proszę bardzo. Macie tutaj ode mnie prestiż, ale bądźcie lojalni moim względem. Znaczy względem mnie. No i tak, co my tu mamy jeszcze?
Tutaj wszystko skorowane, overextension jeszcze dość wysokie. Jeżeli chodzi o buntowników, również w przyszłości będą powstawać, ale już nie ci. Oni mają za mało unrestu. Tutaj niech Religious Harmonization Progress się ładuje, bo to dobra rzecz, bo to bardzo dobra rzecz. No i przy okazji może w przyszłości uda nam się jakąś instytucję wprowadzić, to byłoby dobre. A nasza armia niech powoli wycofuje się tutaj pod Japonię, bo my będziemy przygotowywać się do wielkiego ataku właśnie na Japończyków. My musimy tych Japończyków docisnąć, jeżeli chcemy mieć jakiekolwiek szanse w starciu z Mingiem, czy kimkolwiek innym tutaj, to potrzebujemy Japonii. Zresztą Rosja. Rosja, ona tutaj dmucha na nas, ona na nas hucha, a my nie możemy z tym nic zrobić. Gdyby nie byli hostile, byliby tak dobrym sojusznikiem, naprawdę. Ja bym tak bardzo chciał z nimi... O Jezu, wzięliśmy pożyczkę jeszcze na dodatek. Kolejna pożyczka zaciągnięta. Ale dzięki tej pożyczce możemy spłacić inną pożyczkę, więc wiecie, no, pożyczka spłaca pożyczkę. Zawsze to coś. Jak tam nasza armia? Ja bym ją zgrupował w jednym miejscu. O, kolonia się utworzyła, bardzo dobrze. Hola, 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 hola. Ustawcie się tutaj. Dobra. Może zrobimy coś takiego. Taki meczek. Żeby nie opłacać tej armii, która się będzie regenerować. Żeby jej po prostu już nie opłacać. Teraz kolejna sprawa. O, fajnie, 2000 power eventu. Kolejna sprawa, korupcja. My musimy więcej na tę korupcję teraz wydawać, ale w taki sposób, żeby nie mieć tego hajsu na minusie, a żeby ta korupcja była... No właśnie, żeby ta korupcja się eliminowała na terytorium naszego kraju, ponieważ na razie mamy 4,36 i to nie jest dobre. To nie jest dobre. To nie jest dobre, to jest bardzo, bardzo złe. Jeszcze może jakieś tam poprawienie relacji z Rosją. Niewiele to nam da, no ale leżenie nam będzie umierać, gdy już wypowiedzą nam wojnę. Będziemy przynajmniej wiedzieć, że mieliśmy z nimi dobre relacje i zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby jakoś się uratować, co nie? Kolejna technologia administracyjna. I takiej nie weźmiemy. Nie mamy jak wziąć kolejnej technologii administracyjnej. Jesteśmy tak zacofanymi murzynami, że to jest niemożliwe. Oczywiście mógłbym tutaj boostować jakąś prowincję w Korei, żeby kolonializm musiał się wprowadzić, ale to jest ten moment, w którym no nie jestem pewien, nie jestem przekonany, czy rzeczywiście aż tak mi na tym zależy. Lepiej chyba tę ideę byłoby teraz wymaksować, w szczególności, że ta idea tutaj mi zmniejsza Mountain Autonomy Change, a jeżeli wymaksuję ekonomiczne idee, to będę miał development cost minus 20%, tak więc wtedy będę mógł rzeczywiście dopiero zacząć boostować te prowincje pod względem developmentu, więc moim zdaniem warto te ekonomiczne docisnąć już do końca, skoro jesteśmy już na ostatniej prostej do wymaksowania ich. Pamiętajmy, nie tworzymy imperium, które ma się równać z tymi państwami europejskimi. My chcemy tutaj, w tej rozgrywce, ścisnąć jakoś Ming. To jest nasz cel, to jest nasz priorytet. Ściśnięcie Mingu jako Korea, co będzie pokazywać, że jest to możliwe, chociaż, pomimo tego, że Korea startowała na takim malutkim cypelku i miała tak mało prowincji, podczas gdy Ming jest ogromnym krajem nadal. Tylko, że ten Ming, cholera, on ta już global trade wprowadził. Nie wiem jakim cudem, ale wprowadził sobie global trade. Jakim cudem? Cholera jasna. A mówiłem, a myślałem, że jestem, że będę bardziej rozwinięty od Mingu, a tutaj się okazuje, że nie. Bo oni oczywiście wprowadzili global trade jakimś niewytłumaczalnym sposobem. Musieli mocno zbufować swoje prowincje. No rzeczywiście to nie jest takie głupie. Halo. Jakąś prowincję, zobaczmy, co się stanie, jeżeli zaczniemy boostować te prowincje na przykład. Coś się dzieje? Nic się nie dzieje. Mogę sobie bufować ile chcę, a i tak to się... O, ruszyło się coś. Coś się ruszyło. To stolica jest najważniejsza mimo wszystko. Widzicie? Ja sobie mogę tutaj bufować ile chcę te prowincje. Bo mówiliście, że o jakąkolwiek prowincję będziesz bufował, to ten kolonializm będzie się wprowadzał. Będzie, ale bardzo powoli. Bardzo powoli. No zauważcie, co tutaj się dzieje. Jakbym stolicę bufował, to już bardziej. Stolica to rzeczywiście miałoby sens. To miałoby rację bytu. Problem polega na tym, że to jest dość drogie. No bo co, zrobię coś takiego. No właśnie. I to idzie w górę, tylko że no znowu. Stolica... Mógłbym przenieść stolicę po prawdzie. Mógłbym przenieść stolicę, dzięki czemu to by się przemieszczało szybciej. Ale czy warto coś takiego robić? No nie wiem. Wiem tylko tyle, że kolonializm za chwilę będzie tutaj wprowadzony. Bufujemy, boostujemy. No inaczej będziemy tak zacofanymi murzynami, że już nigdy nie nadgonimy Mingu. A naszym celem jest ściśnięcie go. A pamiętajmy, że przed nami jeszcze wojna z Delhi, który również trzeba będzie zmasakrować. A Delhi ma obecnie o wiele lepszą technologię militarną od nas. Bo nie jest zacofanym murzynem, w przeciwieństwie do nas. Japonię ewentualnie na ten moment moglibyśmy zmasakrować, ponieważ Japonia wydaje się w miarę łatwym celem. Oni mają sojusz z Delhi. O dziwo, jakim cudem? Jakim cudem kraje tak oddalone od siebie mają ze sobą sojusz? To jest przerażające. To jest przerażające, to jest bardzo przerażające, bo to jest sojusz wymierzony we mnie. Oni będą chcieli na dwa baty mnie zmasakrować. Cholera jasna. Dobra, widzę, że nasz dyplomata już zrobił wszystko, co mógł zrobić. Zrobił i stworzył! O tak! O tak szybko! Stop Relations Improvement z Osmanów. Na co mi ten Relations Improvement? Czemu ja tutaj counter-espionage buduję? Boże, ja miałem budować Spy Network, a nie counter-espionage.
O matko, zapomniałem zmienić. Już jakiś czas temu to zobaczyłem i kurczę, zapomniałem zmienić. Mamy sojusz z Rosją, matko bosko, mamy sojusz z Rosją. Cudownie, cudownie. O matko, dobra, Build Spy Network na terytorium Japonii i Build Spy Network na terytorium Mingu, żeby kraść im technologię, żeby ta technologia była tańsza, tak. Jezus, mamy sojusz z Rosją, jesteśmy bezpieczni. Nic nas nie tyknie teraz. Nic nas nie tyknie. Żadne Delhi, żadne Japonie. A jeszcze Rosję moglibyśmy zawołać do wojny z Delhi, jeżeli byśmy mieli wystarczająco dużo favorów. Wyobraźcie to sobie, jaka to byłaby potęga. Przy okazji tutaj pamiętajmy o tym, że mamy kolejnego kolonistę dostępnego, więc można byłoby go wysłać do kolonizowania tych wysp. Co tutaj w ogóle powstało? Kto to kolonizuje? Kto tutaj wysłał kolonistę? Filipino, Muinzi, Alsatrira. Bo to nie jest mój kolonista. Ej! Co tutaj się dzieje? Panowie! Jak to tak? Przydałoby się tutaj troszeczkę więcej żołnierzy chyba. Tak z 1000 jeden dodatkowy? No właśnie. Przynajmniej. O! Kolonię się udało stworzyć. Dobra, to idź tutaj. To gdzie wyślemy tego kolejnego kolonisty? Bo tutaj ktoś coś stworzył. Raczej ktoś coś tworzy. Kim wy jesteście? Sulu is colonizing. Sulu! Gdzie wy jesteście? Sulu, sultanat. Tutaj! To gówno! Na tych wyspach! No bez jaj! No bez jaj! Panowie! Trochę, no trochę miłości i szczęścia. Stracić 5 inflacji. 1 stabilności zyskać. Interes per annum. O matko, jak to tam wygląda u nas? Interes per annum, ej, to byłoby dobre. Chcemy to. 5 inflacji tracimy. O Jezus, genialnie. Genialnie, straciliśmy 5 inflacji, zyskaliśmy hajs, za który możemy teraz spłacić pożyczki. I to jest dobre. Spłać kilka pożyczek. Oh yeah, już niewiele nam zostało. Jeszcze szybkość mniejsze. Idealnie. Boże, Koreo, kocham cię. Teraz tylko tak. Wysłaliśmy naszego kolonistę tam dalej? Tak, wysłaliśmy. Tutaj, prawda? Nie tutaj. Gdzie ja go wysłałem? Nie wysłałem go nigdzie. No to tutaj go wysłać. Natychmiast. Niech on tam dalej kolonizuje, a wy, no idźcie tam. Możecie, nie możecie? Gdzie jest moja wspaniała flotylla? Halo, floto? Floto handlo... O, to są koki, dobra. Są koki. Płyń, tutaj. Tu. Transport. Idziesz tutaj. To jest twoje przeznaczenie. To jest twój port. Oj, bardzo dziękuję za współpracę. Okej. Co my tutaj w ogóle mamy za handel? To jest handel, który jest rozkradany z tego, co widzę. I to mocno rozkradany. Do niego wszystko idzie. A od niego nic nie idzie? Powinniśmy stąd coś kolektować. Dlaczego my stąd nic nie kolektujemy? To gdzie siedzi nasz drugi pan? Jeden siedzi w Girinie, no to wiem. A gdzie siedzi drugi pan? Cholera jasna. Jak zwykle problemy. Bo mamy tutaj, no mamy tutaj handel dość bogaty, tylko że to wszystko jest rozkradane. Wszystko jest rozkradane. Tylko dokąd? Tutaj idzie do Ameryk. No dobra. Tutaj musiałbym mieć jakiegoś kupca, który by tutaj gromadził cały ten hajs. No bo to jest chore. Dlaczego te trade notesy nie idą w drugą stronę? Do Nipponu. Dlaczego one wychodzą stąd? A nie idą w tamtą stronę? To jest zastanawiające. Ewentualnie handel Malakki. Patrzcie, jaki handel Malakki jest bogaty, nie? W ogóle porównajmy handel Girinu. Girin to jest... No cholera jasna, no Girin to jest przecież... Co to jest w ogóle? Wydaje mi się, że w Nipponie nie potrzebujemy. W Nipponie potrzebujemy kolesia. Ten koleś w Nipponie nie jest nam potrzebny. My i tak mamy tam dużą siłę handlową. I wyślemy go zamiast tego do... Dotąd. Tutaj. Niech on kolektuje stąd. Zamiast w Nipponie. I zobaczymy, jak nasz przychód się zmieni. Na razie mamy 6 dukatów. O, 6 dukatów przychodu. Dobra. I ile będzie za chwilę? Halo? Poprawiamy. 6,44 dalej. Ile on stamtąd zbiera? 0,71 tylko? No przecież mamy prawie całe Filipiny. Więcej stąd powinniśmy zbierać. Dlaczego tak mało? Cholercie. Tutaj w ogóle 5 dukatów do Nipponu transferujemy. Kumacie to? 5 dukatów. A stąd możemy coś ukraść? Stąd wszystko jest rozkradane. Wszystko jest stąd rozkradane. No chyba, że my byśmy stąd zabrali. Bo w sumie to wszystko jest nasze. To wszystko do nas etnicznie należy. Prawda? Większość. Human też jest dość bogaty. Stąd bierzemy tylko 0,73. To jest bezsensowne. A gdyby tutaj wysłać naszego pana, collect from trade z Filipin i zobacz, co się stanie. Ile stamtąd wyciągniesz? No hajs jakoś się tam zgadza. Minimalnie, ale się zgadza. Mamy kolejną ideę. Przechodzimy więc. Czym prędzej. Okej, okay. Jak tam nasza stolica i jej rozwój kolonializmu? No w miarę, no to rozwijamy się jeszcze bardziej. Oh yeah. Ciśniemy. Za chwilę będziemy mieli kolonializm wprowadzony. Super. O to chodziło.
Spłaćmy kolejną pożyczkę. Możemy? Nie możemy. No to czekamy. W końcu będziemy mogli to zrobić. Ile tam z tego wyciągasz? Z Jumenu 3 dukaty. 3 dukaty z Jumenu. Warto było. Dobra. To był ten klucz. 3 dukaty zyskujemy stąd. Idealnie. Tylko boli mnie fakt, mamy za mało handlowców, żeby tworzyć takie wielkie imperium kolonialne. Gdybym miał przez dwóch handlowców, to bym mógł tutaj podbić Malakę, tutaj trzymać jednego kupca, a tutaj by transferował drugi. Albo stąd by transferował, jakbyśmy tutaj już podbili. To jest niegłupie, tylko potrzebowalibyśmy idei handlowych i w to musimy iść. Musimy iść w idee handlowe. Swoją drogą, tutaj w stolicy już jest kolonializm? Nie jest kolonializm. No to wprowadzić, dziękuję. Kolonializm jest obecny w naszej stolicy, a to oznacza, że niedługo będziemy mogli wziąć kolejną instytucję i będziemy mogli się rozwijać. Ale to wszystko zobaczycie przy okazji kolejnego odcinka, ponieważ ten odcinek jest wystarczająco długi, tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za jego obejrzenie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Pamiętajcie o jego skomentowaniu, pamiętajcie o jego ocenieniu. No i do usłyszenia, mam nadzieję, już niebawem.